Cześć, nazywam się Rami Kalifa i zapraszam na dzisiejsze wydanie programu Adapter. Brainly to przedsięwzięcie, które wystartowało w Polsce w roku 2009 pod nazwą Zadane.pl. Założyli je Michał Borkowski, Tomasz Kraus i Łukasz Haluch. Ten pierwszy wpadł na pomysł stworzenia serwisu umożliwiającego edukację społecznościową kilka lat wcześniej, jeszcze jako student. Chodziło o to, by użytkownicy portalu społecznościowego mogli nie tylko uzyskać pomoc w rozwiązaniu ich zadania czy odpowiedź na pytanie, lecz wzajemnie wymieniali się wiedzą. Od tamtego momentu projekt urósł i stał się globalny. Dziś Brainly działa w ponad 35 krajach na świecie, oferując użytkownikom 12 wersji językowych. W sumie wszystkie wersje serwisu odwiedza miesięcznie ponad 30 milionów uczniów. Na początku tego roku serwis wystartował także na rynku amerykańskim, a teraz uzyskał wsparcie od tamtejszych inwestorów. W najnowszej rundzie finansowania startup pozyskał od nich 9 milionów dolarów, czyli ponad 30 milionów złotych. Twórcy Brainly deklarują, że pozyskane środki przeznaczą na rozwój. Dzięki wsparciu inwestorów możemy realizować nasze wizje portalu, wzbogacić je o doświadczenia nowych ludzi, których zamierzamy pozyskać do zespołu i stworzyć Brainly nowej generacji działające na całym świecie.